Tak, dzisiaj będziemy omawiali temat następujący: nakładanie rąk w Biblii. Może na początku przeczytajmy rozdział, przepraszam, list do Hebrajczyków, szósty rozdział, pierwszy i drugi werset. A czytamy tutaj, ja będę czytał z Biblii Warszawskiej, więc może się trochę różnić z innymi tłumaczeniami. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i sądzie wiecznym. I zobaczmy, tutaj mamy taki jakby pakiet sześciu nauk podstawowych, elementarnych, jak mówią inne przekłady. Jedno z nich jest nauka o nakładaniu rąk, czy też inne przekłady mówią o wkładaniu rąk. A skoro jest to zaliczone do nauk podstawowych, więc przynajmniej w pierwszym wieku, w czasie kiedy list do Hebrajczyków został zredagowany, napisany, był to zwyczaj, była to czynność, co do której po prostu przywiązywano bardzo duże znaczenie. Było to czymś takim kluczowym. I teraz zobaczymy sobie, co mówi na ten temat Biblia, bo jest tam, tak jak patrzyłem, trochę ponad 20 wzmianek na temat nakładania rąk i spróbujemy znaleźć odpowiedź na cztery pytania. Kto nakładał ręce? Komu? W jakich okolicznościach? I co to w ogóle oznaczało? Na początku zastanowimy się, co na ten temat mówi Tanach, czyli mówiąc inaczej, Stary Testament. W Starym Testamencie, w Tanach, to określenie występuje w trzech znaczeniach, przynajmniej ja znalazłem trzy takie znaczenia. Pierwsze z nich to jest udzielenie błogosławieństwa komuś. Drugie znaczenie jest to symboliczne przekazanie grzechów zwierzęciu ofiarnemu, zwierzęciu składanemu na ofiarę, choć w jednym wypadku nie dotyczyło to zwierzęcia, tylko człowieka. No, ale to jedna taka sytuacja. I trzecie znaczenie to było coś, co określa hebrajskie słowo semicha, czyli akt powierzenia komuś jakiegoś urzędu, czy też mianowania go do jakiejś ważnej funkcji. I pierwsza sprawa, udzielenie błogosławieństwa. Pierwsza taka wzmianka, w ogóle pierwsza wzmianka biblijna o nakładaniu rąk znajduje się w księdze Bereszit. Zobaczmy, Bereszit, znaczy księga być pierwsza Mojżeszowa inaczej, lub też Księga Rodzaju, 48 rozdział. Tu jest zdarzenie z życia Józefa, syna Jakuba. I może przeczytam na początku pierwszy i drugi werset dla wprowadzenia tematu. Po tych wydarzeniach doniesiono Józefowi: ojciec twój zachorował. Ojciec twój, czyli Jakub. Wtedy on wziął ze sobą dwóch swoich synów, Manasesa i Efraima. A gdy doniesiono Jakubowi: oto syn twój Józef przybył do ciebie, zebrał Izrael siły i usiadł na łóżku. No Izrael, pamiętamy, to jest imię Jakuba nadane mu przez samego Stwórcę. No nie będziemy czytać tutaj całości, jak wyglądało to wydarzenie, ale zobaczmy od wersetu 13 do 19 czytam. Potem wziął Józef obydwu synów i przyprowadził ich do niego. Efraima prawą ręką po lewej stronie Izraela,
a Manasesa lewą ręką po prawej stronie Izraela. Wtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, chociaż on był młodszy, a swoją lewą rękę położył na głowie Manasesa. Skrzyżował swe ręce, bo Manases był pierworodny, i błogosławił Józefowi, najpierw Józefowi, błogosławił Józefowi mówiąc: Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izaak, trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy, Anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego, niech błogosławi tym chłopcom i niech trwa wśród nich imię moje i imię ojców moich, Abrahama i Izaaka, i niech się zaroi od nich ziemia. I zobaczmy, co się wydarzyło dalej. A gdy Józef zobaczył, że ojciec jego położył swą prawą rękę na głowie Efraima, a to mu się nie podobało, ujął rękę ojca swego, aby ją przełożyć z głowy Efraima na głowę Manasesa, i rzekł Józef do ojca swego: Nie tak, ojcze mój, gdyż ten jest pierworodny, na jego głowę połóż prawicę swoją. Ale ojciec jego wzbraniał się i rzekł: Wiem, synu mój, wiem. Także on stanie się ludem i on będzie wielki, lecz młodszy brat jego będzie większy od niego, a z potomstwa jego wyjdzie mnóstwo ludów. I czego się tutaj możemy nauczyć? To, jak wspomniałem, jest pierwszy w Biblii, pierwsza w Biblii wzmianka o nakładaniu rąk. Było to coś niezwykle ważnego. Skoro nawet Józef zwrócił uwagę, niejako w pewnym sensie dyskutował ze swoim ojcem, którą rękę położyć na głowie Efraima, a którą na głowie Manasesa, jego brata. Czyli tak, po pierwsze, przywiązywał do tego bardzo ważną wagę. Uważał, że jest to rzecz bardzo ważna, na którym będzie prawa ręka, na którym lewa, że nie jest to taki zwykły gest, jak powiedzmy uściskanie się czy poklepanie po ramieniu, ale że jest to coś bardzo ważnego. Też przy okazji możemy się dowiedzieć z kontekstu, że zwyczaj nakładania rąk był już znany i stosowany. Skąd o tym wiemy? Bo nie widzimy tutaj, że Józef albo jego synowie są bardzo zaskoczeni, o co chodzi Jakubowi, tylko raczej przyjęli to jako powszechnie stosowany zwyczaj, powszechnie stosowaną w tamtych już czasach praktykę. Czyli tak, pierwsze znaczenie, przynajmniej w Starym Testamencie, to było udzielenie błogosławieństwa. Przez nałożenie rąk przekazywano błogosławieństwo swoim synom, swoim wnukom, jak w wypadku Jakuba. Wiecie, ja nawet się spotkałem swego czasu w pewnej społeczności chrześcijańskiej, bo widziałem zdjęcia, że jak po ślubie, czy w czasie ślubu, czy bezpośrednio po, rodzice nakładali ręce na głowie swoim dzieciom i powiedzmy synowej i zięciowi. Dobrze, to jest pierwsza rzecz, udzielenie błogosławieństwa, przekazanie poprzez nałożenie rąk błogosławieństwa. Ale nie tylko błogosławieństwo można przekazać przez nałożenie rąk, wręcz coś innego, coś bardzo, bardzo innego, mianowicie swoje grzechy. I przeczytajmy teraz. Takich wzmianek o nakładaniu rąk na zwierzę ofiarne jest mnóstwo w Biblii, ale zobaczmy chociażby druga Mojżeszowa, rozdział 29. Dwudziesty dziewiąty werset 10 mówi tak: Potem przywiedziesz młodego cielca przed namiot zgromadzenia, a Aaron i jego synowie położą swoje ręce na głowie młodego cielca. Dalej w 15 czytamy: Weźmiesz jednego barana, a Aaron i jego synowie położą swoje ręce
na głowie tego barana. No, w 19 wersecie to samo czytamy o drugim baranie, że Aaron i jego synowie położą swoje ręce na głowie tego barana. Z kolei trzecia Mojżeszowa, zobaczmy, trzeci rozdział, werset drugi. Tu jest mowa o tak zwanej ofierze pojednania. Niech położy rękę na głowie swojej ofiary i zarżnie ją u wejścia do namiotu zgromadzenia, a synowie Aarona, kapłani, pokropią krwią ołtarz dookoła. Czyli składający ofiarę miał położyć ręce na głowie zwierzęcia. Ósmy werset mówi właściwie to samo. Położy rękę swoją na głowie swej ofiary, zarżnie ją przed namiotem zgromadzenia. Czwarty rozdział, trzeci i czwarty werset. Znowu czytamy. Czwarty rozdział, trzeci werset czytam. Jeżeli zgrzeszy namaszczony kapłan i obciąży winą lud, to złoży Panu za swój grzech, który popełnił, młodego cielca bez skazy jako ofiarę za grzech. Przywiedzie tego cielca do wejścia do namiotu zgromadzenia przed Pana, położy swoją rękę na głowie cielca i zarżnie go przed Panem. Takich wzmianek o nakładaniu rąk na zwierzę, które miało być za chwilę złożone na ofiarę, jest mnóstwo. No nie będziemy czytać wszystkich, ale jeżeli zaczniemy Księgę Wejkra, trzecią Mojżeszową, to możemy się z tym spotkać w początkowych rozdziałach bardzo wiele razy. Ale jest też wzmianka, że przekazując grzechy, włożono ręce na nie zwierzę, ale człowieka. Co najmniej jedna taka wzmianka, może tylko jedna. 24 rozdział trzeciej Mojżeszowej. Dwudziesty czwarty rozdział będę czytał od 10 wersetu. A oto był między synami izraelskimi syn pewnej kobiety, Izraelitki, ale męża Egipcjanina. Ten syn Izraelitki pokłócił się w obozie z pewnym mężem Izraelitą. Syn tej kobiety Izraelitki bluźnił imieniu Pana i przeklinał go. Przyprowadzono go tedy do Mojżesza. Matka jego nazywała się Szelamit, a była córką Dibriego z plemienia Dan. I osadzili go pod strażą, aż sprawa zostanie rozstrzygnięta przez orzeczenie Pana. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: wyprowadź bluźnierce poza obóz, a wszyscy, którzy to słyszeli, niech położą ręce swoje na jego głowie i niech ukamienuje go cały zbór. Wszyscy, którzy słyszeli wypowiedziane bluźnierstwo przeciwko imieniu Jahwe, mogli niejako oczyścić się z tego usłyszenia bluźnierstwa, przekazując to, kładąc ręce na głowie, no, złoczyńcy, bluźniercy, który został później ukamienowany. No i trzecie znaczenie, może nie trzecie znaczenie, ale trzecia okoliczność, w czasie której było dokonywane nakładanie rąk, to była uroczystość, tak zwanej, czy może nie uroczystość, to była czynność czegoś, co język hebrajski mówi semicha, czyli jest to akt powierzenia jakiegoś urzędu, czy też niejako wysłanie kogoś do wykonania jakiegoś, no, niezwykle ważnego posłannictwa. I ja tutaj przeczytam, co napisał na temat tego słowa Dawid właściwie nie David, Dawid Stern, autor komentarza Nowego Testamentu przeznaczonego dla czytelnika żydowskiego. I już czytam. Hebrajskie słowo semicha oznacza wkładanie rąk
podczas ceremonii ordynowania sędziego, starszego lub rabina. Wkładanie rąk jest w Tanach aktem symbolizującym powierzenie czy przekazanie jakiegoś urzędu wraz ze związanymi z nim obowiązkami i przywilejami, co miało obrazować Boże obdarowanie błogosławieństwami i darami potrzebnymi do tego dzieła. I między innymi Mojżesz w ten sposób udzielił tak zwanej tej właśnie semichy Jozuemu, swojemu następcy. A jeżeli chcemy to przeczytać, to zobaczmy czwartą księgę mojżeszową, czyli księgę kapłańską mówiąc, przepraszam, księgę liczb oczywiście, 27 rozdział. Czyli tak, księga liczb, 27 rozdział, 18 do 23. I cytuję. I rzekł Pan do Mojżesza: weź Jozuego, syna Nuna, męża obdarzonego duchem, i połóż na nim swoją rękę. I postaw go przed Eleazarem, kapłanem, i przed całym zborem, i na ich oczach ustanów go wodzem. Złóż na niego część swojego dostojeństwa, aby mu byli posłuszni wszyscy w zborze synów izraelskich. Lecz przed Eleazara kapłana on przychodzić będzie, a ten będzie pytał dla niego Pana o wyrok Urim. Na jego słowo będą wychodzić i na jego słowo wchodzić on, a z nim wszyscy synowie izraelscy i cały zbór. Czyli Mojżesz na Boże polecenie przekazuje mu swoją władzę, no bo Mojżesz wiedział, że jego koniec życia zbliża się już bardzo nieuchronnie. No i najważniejsze, co było dalej, 22 i 23 werset. I uczynił Mojżesz tak, jak mu rozkazał Pan. Wziął Jozuego i kazał mu stanąć przed Eleazarem kapłanem i przed całym zborem, i położył na nim swoją rękę i ustanowił go wodzem, jak Pan powiedział przez Mojżesza. A więc udzielił mu tej semichy, nakładając ręce na niego, czy rękę, przekazał mu swoją władzę, swój autorytet, o czym zresztą czytamy dalej, bo 5 Mojżeszowa, 34, werset 9. Mówi tak: Jozue zaś, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył nań swoje ręce. Słuchali go więc synowie izraelscy i postępowali zgodnie z tym, co Pan nakazał przez Mojżesza. No i rzeczywiście ta władza Mojżesza została mu przekazana przez wkładanie rąk, kiedy Jozue jeszcze tą rolę, ten przywilej, czy też ktoś by powiedział władzę pełnił, no było w miarę dobrze, a potem już byli jego następcy i było no niestety całkiem różnie. To tyle, jeśli chodzi o Stary Testament i zwyczaj nakładania rąk. Przypomnę, w ten sposób przekazywano błogosławieństwo, ewentualnie jakiś urząd czy władzę, albo też grzech zwierzęciu ofiarnemu. Natomiast znacznie więcej wzmianek o nakładaniu rąk jest w Nowym Testamencie. I w jakim znaczeniu ta czynność występuje? Pierwsza czynność to semicha, tak samo jak w Starym Testamencie, przekazanie jakiegoś urzędu czy też przywileju. Druga czynność, przekazanie Ducha Świętego dla osób nawróconych.
Trzecia z nich to jest uzdrawianie, czwarta błogosławienie. No i tak, zajmiemy się pierwszą, czyli przekazanie czyjegoś, przekazanie urzędu, mianowanie go do zaszczytnej funkcji w zborze, czy też roli, którą miał odegrać. No, być może już Jeszua, powołując 12 apostołów, a później grupę 70 uczniów, bardzo możliwe, że zgodnie ze zwyczajem nałożył na nich ręce, ale o tym Biblia bezpośrednio nie mówi. Natomiast zobaczmy Dzieje Apostolskie, 6 rozdział, werset 1 do 6. 10 rozdział. 6 rozdział Dziejów Apostolskich, 1 do 6. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, choć w tekście oryginalnym jest słowo, jest imię Stefanos w języku greckim, a polskim odpowiednikiem nie jest Szczepan, tylko Stefan, tak prawidłowo. A więc tak, wybrali Stefana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. Czyli do tej funkcji diakona, jak to mówi większość przekładów, oni zostali wybrani, powołani poprzez nałożenie rąk. Ale nie tylko oni. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, czyli pozostajemy przy Księdze Dziejów, 13 rozdział. I tutaj dwóch znanych bardzo chrześcijan, sług Jezusa, mieli dokonać pewnego dzieła, mieli wyruszyć w podróż misyjną. Przeczytajmy 1 do 3, 13 rozdział 1 do 3. W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem, tetrarchą, i Saul. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, które ich powołałem. Wtedy, po odprawieniu postów i modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Nałożyli ręce. Tym Saulem, czy właściwie Szaulem, to jest nie kto inny niż późniejszy, czy właściwie nie późniejszy, niż apostoł Paweł. Tu o niego chodzi. A więc tak, powołani zostali poprzez nakładanie rąk. Ale z tym też wiązał się pewne ryzyko, bo Tymoteusz otrzymał ostrzeżenie. Zobaczmy 1 Tymoteusza 5,22. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 5 rozdział, werset 22. I Paweł napisał do niego tak:
Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj. Nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego czystym zachowaj. Rąk pochopnie nie wkładaj. Czyli nie ustanawiaj kogoś, nie powołuj do jakiegoś przywileju kogoś, kto rzeczywiście nie jest do tego przeznaczony, bo to Duch Święty wtedy działał w zborach. Duch Święty tak naprawdę powoływał, posługując się ludźmi, dlatego można było na tego kogoś nałożyć ręce, ale nie rób tego pochopnie. Zresztą w tym samym liście są napisane bodajże, no tak, w trzecim wersecie, w trzecim rozdziale cechy, które powinien przejawiać ktoś, kto ubiega się o tytuł właśnie takiego starszego. Kolejna sprawa, kiedy stosowano nakładanie rąk, to było przekazanie daru Ducha Świętego do osób nawróconych. Miało to miejsce w kilku sytuacjach. Zobaczymy pierwszą z nich. Księga Dziejów Apostolskich, 8 rozdział. Wersety 14 do 17. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymali Ducha Świętego. Zobaczmy, otrzymali Ducha Świętego po włożeniu rąk przez apostołów, konkretnie Piotra i Jana, którzy po prostu przekazali im Ducha Świętego poprzez czynność nakładania rąk, czy też wkładania rąk, jak mówią inne przekłady. No zobaczmy jeszcze w Dziejach Apostolskich inny przykład, 19 rozdział, 1 do 6. Podczas gdy Apolos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętniania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, wstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Czyli widzimy, Paweł włożył na nich ręce, otrzymali Ducha Świętego. Ale wcześniej ktoś włożył ręce też na Pawła, gdy on tylko się nawrócił. Znamy z pewnością historię nawrócenia Szaula, znanego potem jako apostoł Paweł. O tym jest napisane w 9 rozdziale 1 do 9. No może nie będę czytał, bo to raczej znana jest sytuacja. Natomiast zobaczmy, co było później. Wersety 10 do 17. A był w Damaszku, czytamy, pewien uczeń imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: oto ja, Panie. Pan zaś do niego: wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu.
O to właśnie się modli. I widział widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. No bo Szaul stracił wzrok. Czasowo na kilka dni, w momencie, kiedy w widzeniu ujrzał naszego drugiego Mesjasza. Ananiasz zaś powiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mojego. No i wtedy, kiedy Ananiasz już miał tą obietnicę, że dawny wróg Chrystusa już nie jest wrogiem, czytamy w 17. Poszedł Ananiasz, wszedł do domu, włożył na niego ręce, czyli na Szaula oczywiście, i rzekł: Bracie Szaulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego, jakby łuski, przejrzał, wstał, został ochrzczony. Czyli w tym momencie właściwie to nałożenie rąk miało, tak jak czytamy, dwa różne cele. Pierwszy to jest, tak jak mówiłem wcześniej, przekazanie daru Ducha Świętego, ale też nawrócenie. Znaczy nawrócenie, wylanie Ducha Świętego na nawróconego Szaula, czyli dar Ducha Świętego po nawróceniu. Uzdrowienie i dar Ducha Świętego. Przykrytanie jeszcze. Tak, jak najbardziej, bo tu nie jest powiedziane, że przed chrztem czy po chrzcie, prawda? I jeszcze zobaczmy Tymoteusz. Również otrzymał Ducha Świętego przez włożenie rąk. 1 Tymoteusza 4,14. Tu może nie jest mowa konkretnie o darze Ducha Świętego, ale o darze łaski, co związane jest oczywiście z działaniem Ducha Świętego dla ludzi wierzących, dla ludzi, którzy są Bogu posłuszni. I czytamy: Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszym. A z kolei w drugim Tymoteusza 1,6 Paweł pisze w ten sposób: Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, który udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. No, nie wiemy tylko, czy to było jedno zdarzenie, czy dwa różne, o których Paweł pisze, ale one rzeczywiście zostały mu dary ducha, tak jak tutaj czytamy. Dar łaski Bożej, czyli dar Ducha Świętego przekazany przez włożenie rąk. Co jeszcze? Co jeszcze tutaj można powiedzieć? Kolejną może taką sytuacją, gdzie dochodziło do nakładania rąk, były przypadki uzdrawiania. I chyba najwięcej wzmianek o nakładaniu rąk dotyczy uzdrawiania, szczególnie uzdrawiania przez Jeszuę. No i żeby nie być gołosłownym, przeczytajmy Mateusza, może najpierw 9,18.
A gdy to do nich mówił, oto pewien przełożony synagogi przyszedł, złożył mu pokłon i rzekł: córka moja dopiero co skonała, lecz pójdź, połóż na nią swą rękę, a ożyje. I ten przełożony synagogi, on wiedział, bo musiał to widzieć już pewnie, mieć na to relacje wielu świadków, że Jeszua nakładał ręce na ludzi chorych i uzdrawiał. Dlatego wierzył, że nie, skoro uzdrawiał, to pewnie będzie mógł przez włożenie rąk uzdrowić jego córkę, która dopiero co umarła. No i oczywiście nie zawiódł się. Czyli wierzył, że jest Mesjaszem. Tak, wierzył, że jest Mesjaszem i jego wiara nie doznała zawodu, bo jak czytamy dalej, wyszedł, ujął ją za rękę i wstała dziewczynka. I rozeszła się wieść o tym po całej tamtej okolicy. Z kolei zobaczmy Marka 6:5. Ewangelia Marka 6:5. I czytamy o pewnej okoliczności, o pewnym miejscu i nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. To tak troszeczkę może brzmieć to zabawnie, że żadnego cudu nie dokonał, tylko paru chorych uzdrowił, wkładając ręce. Z kolei jeszcze inne wzmianki o uzdrawianiu przez wkładanie rąk. No tak, 8 rozdział. Gdzie to jest? 8, 23 oraz 25. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył na nie ręce, włożył ręce i zapytał, czy widzisz coś. No, on powiedział, że widzi już, coś widzi, ale niewyraźnie. To potem Jeszua, 25 werset, potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał, został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. No to zobaczmy też Ewangelię Łukasza 4:40. A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. Także mamy mnóstwo przykładów, że Jeszua uzdrawiał przez wkładanie rąk. Ale nie tylko on, bo kiedyś obiecał uczniom, że będą czynili jeszcze większe cuda. No i na przykład zobaczmy Dzieje Apostolskie 9:12-17. A to właściwie żeśmy już częściowo czytali. A może wróćmy do tego, co żeśmy czytali wcześniej. Że ten Ananiasz, on uzdrowił późniejszego apostoła Pawła właśnie przez wkładanie rąk, wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Szaulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mi, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I późniejszy apostoł Paweł przejrzał i został napełniony Duchem Świętym w momencie, kiedy Ananiasz na Boże polecenie nałożył na niego ręce. I jest jeszcze jeden werset, troszkę problematyczny. Zaraz powiem, dlaczego problematyczny.
Otwórzmy Ewangelię Marka, rozdział 16, werset 18. Może dla kontekstu przeczytam 17 i 18. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Na chorych ręce kłaść będą. A dlaczego powiedziałem, że jest to problematyczne? Ponieważ zakończenie Ewangelii Marka, konkretnie wersety, które są w naszych Bibliach od 9 do 20, ostatniego rozdziału 16, nie występują we wszystkich starożytnych manuskryptach. No i dlatego jest to jeden z takich nielicznych fragmentów Nowego Testamentu, który przez niektórych jest kwestionowany. Nie wiemy, czy to rzeczywiście Marek napisał, czy ktoś, no bo wynikałoby, że on nie napisał zakończenia Ewangelii, że ktoś dopisał. Niemniej jednak te słowa pokrywają się zarówno z naukami Jeszui, jak też z tym, co rzeczywiście miało miejsce. Aha, bo tu jeszcze jeden werset. Czytałem czy nie czytałem? Nie czytałem. 28 rozdział Dziejów Apostolskich. Zapomniałem przeczytać. Werset 8. Paweł przebywał na Malcie, co prawda nie z własnej woli, ale jako więzień przebywał. I zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę. Paweł poszedł do niego i modlił się, a włożywszy na niego ręce, uzdrowił go. Znowu uzdrowienie przez włożenie rąk. No i tak, zaczęliśmy właściwie te nasze rozważania, przykłady nakładania rąk od błogosławieństwa, które Jakub udzielił swoim dwóm wnukom, Efraimowi i Manasesowi. Jeszua też udzielał błogosławieństwa przez wkładanie rąk. Nie wiemy, jak często to robił i komu, ale pewna wzmianka w Ewangelii Marka, przepraszam, Mateusza, mówi, że w ten sposób błogosławił dzieci. Mateusza 19 rozdział. Werset 13. Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się, ale uczniowie gromili ich. I 15. Aha, no i wtedy Jezus rzekł: zostawcie dzieci w spokoju, nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. 15 werset mówi: włożył na nie ręce, po czym odszedł stamtąd. Także może przejdźmy do podsumowania tych fragmentów, które przeczytałem, które tu przetoczyłem. W Biblii jest kilkadziesiąt wzmianek o nakładaniu rąk. List do Hebrajczyków zalicza je do sześciu nauk podstawowych, co świadczy, że w tamtych czasach, w pierwszym wieku naszej ery, była to powszechna praktyka, do której przywiązywano bardzo dużą uwagę. W naszych czasach jest może trochę inaczej, bo w tych społecznościach, przynajmniej z którymi ja się miałem możliwość w takich czy innych okolicznościach zetknąć, ten zwyczaj raczej jest mało znany. Często mówi się, że
te nakładanie rąk to trzeba jako przenośnie odbierać, że jest to tylko taki symboliczny zwyczaj. Niektórzy to powiedzmy porównują do poklepania kogoś po plecach. No, spotkałem się właściwie tylko z dwoma takimi praktykami. Po pierwsze, wiem, że w niektórych społecznościach poprzez nakładanie rąk ordynuje się pastorów starszych, czy też inne osoby, które mają pełnić jakąś rolę w zborze. A druga sytuacja, spotkałem się, że po chrzcie w ciągu, powiedzmy, przedział czasu 1-2 godziny, nowo ochrzczonym pastor nakłada ręce. No, tak jest w kościele chociażby chrześcijan dnia sobotniego. To być może w innych, tam się po prostu z tą praktyką spotkałem. Ale z tych wersetów, które przeczytaliśmy dzisiaj, wynika, że nie był to jakiś symboliczny gest, czy też miły zwyczaj, ale to było coś znacznie, o wiele bardziej poważniejszego. Był to zaaprobowany przez Boga znak przekazania czegoś innej osobie. Na przykład błogosławieństwa, urzędu, czyli jakiejś roli, przywileju w społeczności, przekazanie Ducha Świętego, mocy uzdrowienia, a w czasach Starego Przymierza również przekazanie grzechu zwierzęciu ofiarnemu. Także cóż, tyle jeśli chodzi o znaczenie słów, znaczenie tego określenia w Biblii. Nie chciałbym tutaj jakiegoś, powiedzmy, końcowego dogmatu czy stwierdzenia, bo nie lubię tego i to nie ma sensu, ale zachęcam wszystkich do przemyślenia tych słów i do takiego osobistego zastanowienia się, jak zapatrujemy się na ten jakże ważny zwyczaj czy też czynność z czasów zarówno Starego, jak i Nowego Przymierza, Nowego i Starego Testamentu. No i dziękuję za uwagę.